Ach, kocham grać małymi krajami położonymi na jakimś zadupiu, żeby jeszcze było śmieszniej. W najbliższej okolicy mamy tylko piasek, piasek i jeszcze więcej piasku. Witam moich kochanych widzów, tutaj Lukas! Dzisiejszy odcinek poradnikowy będzie z Rassidu. Jest to wybór mojego patrona, żeby mnie po prostu umęczyć w najbliższym czasie. Więc jeżeli sami chcecie mnie męczyć, wybierać jakieś kraje, które mogłyby się pojawiać tutaj w poradnikach, zachęcam do wspierania, bo nie ukrywam, że bez wspierania tutaj czy na Twitchu realnie tego kanału by już nie było od jakichś 2 lat. Pewnie nadal bym pracował w tej nudnej księgowości, ale tak mogę szykować wam materiały dzięki waszemu wsparciu. Zwyczajowo też lecimy o po 2000 lajków, jeżeli je nabijecie, nagram odcinek z kolejnych 50 lat. Rassid to kraje położone w Arabii i powiem wam szczerze, że jest to bardzo kiepski region zazwyczaj do gry. Co prawda mamy tutaj mnóstwo małych krajów, które możemy szybko podbijać, ale mamy też wiele zagrożeń. Największym z nich jest Mameluk, albo w późniejszym etapie Imperium Osmańskie. Mameluk dlatego, że bardzo szybko dostaje klejmy na większość tych terytoriów Arabii. Państwa po przeciwnej stronie, takie jak Etiopia, Adalan, bardzo szybko są w stanie blobować i stanowią niezłe zagrożenie. Zwłaszcza dlatego, że nasz kraj jest religii Shia, która jest uważana za heretycką przez większość nacji, które są w okolicy, przez co będziemy mieli dość ciężko o jakiś sensowny sojusz. Najbliższy sensowny kraj to Qara Qoyunlu, ale bym go raczej odradzał. Drugi to Bahmanis w Indiach. Mamy dość średniego władcę 3-1-4. Startujemy z buntownikami Rise Pretender Rebels i uwaga, troszeczkę wam pokażę metodę, jak bardzo szybko zmienić tutaj na jakiegoś sensowniejszego władcę, bo co restart waszego podejścia statystyki tego pretendera będą się zmieniały. W momencie, kiedy on wygra tą wojnę domową, stanie się naszym władcą. 5-1-5 to 11 punktów łącznie. Dajemy sobie potem fokus na dyplomatyczne i mamy całkiem niezłego władcę na starcie. Tutaj mamy 3-1-4, co daje nam 8 punktów, czyli dość średniawo, a powyżej 10 to już są władcy jak najbardziej akceptowalni. Mamy unikalną formę rządów. To się nazywa feudalna teokracja. Daje nam to misjonarza, mamy jakieś tam tolerancję, trochę zwiększony governing, więc w teorii jest to fajny kraj, żeby zastosować idee religijne. I mamy też bardzo wczesne namiastkę religijnego Cassius Belli, gdzie możemy sobie to kliknąć, Sanction Holy War, i dostajemy klejmy na cały region do okolicy. Jednocześnie nie działa to dokładnie tak jak Cassius Belli religijne, więc tak czy siak religijne idee mogą być dla nas przydatne. Kolejna sprawa to Construction Cost minus 15%, co w połączeniu z ideami ekonomicznymi dawałoby 25% redukcję kosztów budynków. Jest to niesamowicie dużo. I na sam koniec mamy Local Development minus 20% w regionie stolicy niestety tylko. Gdyby to było jakoś wszędzie, to byłoby to sensowne, ale w dzisiejszych czasach przy patchu Lewiatana nie jest to już takie mocne jak kiedyś. Idee Rassidu narodowe są mega mocne. Na początku mamy National Manpower zwiększony o 20%, silniejsza piechota od 10% i na końcu Force defensiveness plus 20%. Morale, Goods Produce, Global Trade Power, no dobra, tym się nie podniecamy, Legitimation, Shock Damage Received minus 15% i to jest bardzo mocne. A to dlatego, że w religii naszą szkołę mamy Shock Damage Received minus 10%, bo mamy takie coś jak szkoły religijne w sunnitach. I dodatkowo jeszcze jako Shia możemy dogadać się z jakimś innym krajem Shia i dodać sobie Shock Damage plus 10%. Jest to niesamowicie mocne. Najbliższy taki kraj to Shirvan, a Shirvan jest no nie tak blisko w sumie. Na końcu mamy Land Leader Shock oraz Trade Efficiency. Na tym kraju proponowałbym build idei religijnych, handlowych oraz ilościowych. Niekoniecznie w tej kolejności, wszystko zależy od tego, co będziecie potrzebowali w danym momencie. No chyba, że wy macie jeszcze jakieś sensowne inne, no to możecie mi je doradzić. W przypadku przywilejów naszych stanów na ulemie biorę dodatkowe punkty administracyjne, na merchantach biorę dodatkowe punkty dyplomatyczne i potem za jakiś czas weźmiemy sobie punkty militarne za wszystko, jak będę mógł tylko ziemię sobie zabrać, no ale na początku musimy dać wygrać rebelsom. Mamy też estate dichimi, który jest bardzo mocny na naszym typie gry. ponieważ będzie nam zmniejszał koszty technologii. Za jakiś czas tylko musimy dojść do jakichś innowierców w danym regionie. Tak, wiem, że dostajemy duże kary do autonomii i tak dalej, ale bądźmy szczerzy, my i tak mamy gówno prowincję, większość czasu będziemy tutaj lecieli na pożyczkach, zadłużaniu się, spłacaniu pożyczek przez naszych wrogów i tyle w temacie. Nie unikniecie tego, grając z takim zadopistanem jak Rassid. Co do dróg ekspansji, są niby 3, ale realnie 2, z czego sensowna jest 1. Zacznijmy od tej, o której bym powiedział, że jest najmniej sensowna i jej nie polecam. To ekspansja w kierunku krain piasku. Tutaj jest piasek, nic więcej. To jest marnowanie punktów administracyjnych i jakichkolwiek zdobywanie tego regionu. Tak naprawdę na wczesnym etapie gry. Nie za dobre trade goods, z wyjątkiem oczywiście Mediny i tych dalej, gdzie są silki, tutaj są gemsy, ale większość tego to są beznadziejne trade goodsy. Jest tutaj mało developmentu. Oraz jak zobaczycie, tu wszędzie jest pustynia i Local Development Cost zwiększony o 50%. Drugi niby sensowny kierunek, no to kierunek Etiopii i tutejszego złota. Mamy dostęp bardzo szybki do 2 kopalni złota, ale jeszcze dałbym głowę, że gdzieś tu była 3. kopalnia. Tylko znowu problem tego jest taki, że tu nie ma nic więcej sensowniejszego, bo no, dużo takich trade goodsów, które są właśnie mega tanie, oprócz złota i jednej miedzi. O, jeszcze tutaj są gemsy, nieważne, ale tak czy siak, większość tego, ale większość tych prowincji tutaj również, to są góry, plus 20 kosztów developmentu, pustynie i takie inne shity, których się raczej nie dewuje. I może was to zdziwić, ale ostatni kierunek, który bym polecał, to są Indie i tak zwany Exodus. I myślę, że na tym podejściu pójdę właśnie tą strategią, bo wydaje mi się być najlepsza, żeby dostać się do tego regionu Indii i właśnie tutaj podbijać w pierwszych naszych etapach. Będę też chciał zdobyć kilka prowincji w Hormuzie, ponieważ jest tutaj religia Ibadi. Ta religia daje nam Goods Produce Modifier w naszych wszystkich prowincjach o 10%. A że ja idę z buildem, który zwiększa mi Goods Produce Modifier, mamy w ideach Goods Produce Modifier, fajnie byłoby sobie to jeszcze zestakować o dodatkowe 10% z religii. No ale już rozpoczynajmy naszą rozgrywkę. Wyłączmy fort, żeby został on jak najszybciej zdobyty przez Rise Pretender Rebels. Naszym rywalem jest Jemen, więc też go ustanówmy na naszego rywala. Potem drugim krajem jest Adalan, który jest po drugiej stronie i nie chcemy go mieć jednak jako naszego rywala. Raczej bym doradzał albo Bisze, albo Nayaran, które są pierwszymi naszymi celami, gdzie Najaran fajnie byłoby sobie zdobyć, bo mamy tutaj kolejny fort, więc raczej go nie chcemy mieć na rywala, więc jeżeli już to o to co coś tutaj i o to tutaj Aden. Też chcemy, żeby to było naszym rywalem. Wybaczcie, ale nie jestem w stanie wymawiać tych nazw, bo są trochę ciulowe, nie powiem. Tak, na pewno chcemy mieć najemników, bo będziemy dużo wojen toczyli już od samego startu. Enforce Religious Unity, niech tak też i będzie. W rządzie doradców nie zatrudniamy i nie ustalamy żadnego fokusu. 3 w Siege'u, to ja lubię. W sumie teraz to już pozostaje nam tylko odpauzować i zobaczyć jaką sytuację zastaniemy 12 grudnia i komu tak naprawdę idziemy wpierniczyć za pierwszym razem. A, jeszcze drzewko, Rassid Mission. No mamy standardowe, generyczne drzewko dla tego regionu całego, więc nie mamy żadnego własnego. Prepare for War, zwiększone morale i morale armii. Bierzemy to nie zastanawiamy się. My na samym początku będziemy dużo wojen toczyli. Jeszcze w sumie przed wypowiedzeniem wojen weźmy the base currency, żeby dostać te 10 golda niebywałe. Oraz spalmy za to naszą korupcję, bo tak czy siak nam się zresetuje poziom piety po zmianie władzy w naszym kraju. Jednego dyplomatę na razie wysyłam do Shirvanu. Może nam się uda zdobyć ten sojusz. Jest to mały kraj. Drugiego dyplomatę zostawię sobie pod ręką. Bahmanis spróbujemy zdobyć na sojuszu, ale to znacznie później. Atakujemy Jemen. Tak przeklikałem te najbliższe okolice i atakujemy Jemen, ale na Humiliate Cassius Belli, ponieważ będziemy starali się uzyskać Show Strength. No dobra, punkty bierzemy. Wojska Jemenu raczej z nami nie wygrają. Teraz muszę czekać jeszcze niby 18 miesięcy, czy oni powinni po prostu już wygrać? No to nadeszła zmiana władzy. 5 czy 4? Dałbym go, że był inny, no ale ten jest jeszcze lepszy, musiał gdzieś tam zemrzeć po drodze. I okej, możemy lecieć wreszcie na... O my god, serio? Tak naokoło? Dobra, no to czekamy. Niestety mam pecha co do pozostałych krajów, są praktycznie nie do ruszenia. Miklaw ma Qara Qoyunlu, a znowu Adna ma dużo tych sojuszników. Chociaż jak teraz patrzę, to jakiejś tam dużej przewagi nie mają w tych liczbach. O, zaatakujemy też Humiliate'a. A naszym celem będzie jak najszybciej wyjąć tutaj jeden z tych sojuszy z tej wojny. My mamy fort trójkowy, więc spokojnie potrzebujemy 9000 wojska minimum, żeby nas okupować. Ignorujemy na razie główny nasz cel i lecimy na sojuszników. Pieniążki, wojenne reparacje. Easy! No, przeciwnik na -2 z naszymi bonusami do Mora... Wow! Okej, zostajesz. Nie mają szans. Ahead of time? Okej. Dobra, bierzemy pierwszy show strength. To nam daje 20 prestiżu i po 100 punktów każdego rodzaju, co jest wyjebiste, więc to jest 300 dodatkowych punktów dla nas i zaraz będziemy mogli wziąć 4. technologię dzięki temu. Easy. Pokonałem ile? 3 razy większą armię przeciwnika? Masakra? Wyjebiście, Bahmanizm nas kocha. Bierzemy z nim Royal Mariage i pójdzie w takim razie sojusz. A Shirvan, możliwe, że tu przegapiłem, więc spróbujmy jeszcze raz poprawić relacje. I robimy kolejne show strength. Wygrywamy, wyjebiście. No i dzięki temu kończymy wojnę, bogaci o kolejne 300 punktów i bierzemy natychmiast sojusz z Bahmanisem. O, Bahmanis daje nam Shock Damage plus 10 też. Wyjebiście. I teraz bawimy się w Exodus. Atakujemy bez Cassius Belli ten kraj, bo obok, co prawda, też moglibyśmy zaatakować, ale wolę mieć fortecę dla siebie niż dla wasala w tym regionie. Wasal zawsze może to skasować i tak dalej, więc wolę to sobie zostawić. To atakujemy bez Cassius Belli. Pamiętajcie, że mamy stolicę w regionie Azji. Jak najedziecie, mamy kontynent Azja, tutaj też jest Azja, więc możemy tu zdobyć wasala w Indiach i będziemy mogli też korować prowincje wokół jego granic. Fokus zmieniam na militarne, dlatego że po pierwsze możemy brać już pierwsze idee i raczej pierwsze wezmę ilościowe, ale poczekamy na technologię, żeby mieć przewagę. I wyjątkowo zgodzę się na odzyskanie tych moich 30 nawet procent Kraulanców, żeby dostać autonomię, przez to dostajemy na każdej mojej prowincji. Ale i tak widzicie, mam gigantyczną autonomię. Walić to, te prowincje i tak nam nie dają inkomu żadnego. To będzie nam potrzebne. Będziemy mogli teraz ten przywilej cofnąć za 20 lat. Akurat powinno to przypaść na podbój całego regionu Gujaratu dla nas. Swoją drogą Hormuz i region Hormuzu pod handel jest jedynym, którym się opłaca tutaj podbić, bo i zbierać tutaj handel w tym regionie. Mamy kilka wejść, tylko jedno wyjście i dużo trade centrów. To jest bardzo dobry region do tego, żeby tutaj kumulować handel. Tymczasem Mameluk ma na nas klejmy. Nawet jak stracimy te ziemię za jakiś czas, to nie będzie problem. I dalsze poprawianie relacji, żeby móc tutaj i tędy przejść. Nacieramy na miejsce. I wygrywamy bez większego problemu nawet. Co my tutaj możemy? Nie no, standardowo. National Manpower. Nie ma tutaj nic sensownego. Na końcu bym jednak rozważał zmianę w teokrację. Chyba nawet znalazłem lepsze miejsce na wasala. Kurde. Tak, nigdy nie rozważałem tego regionu, bo potężny Vijayanagar, ale obecnie on dostaje bęcki. Może być to nawet całkiem niezłe miejsce do zakleszczenia się w Indiach. No i tworzymy sobie niestety jednego wasala, bo dało sobie znać to, czego nienawidzę w Indiach, czyli no palenie manpowera naszego. Pieniążki, wasal i tyle. Od razu atakujemy tą nację, co jest obok. Vijayanagar nie odpowie, bo przegrywa właśnie wojnę, a my kierujemy się tutaj z powrotem. Naszemu wasalowi od razu poprawiamy relacje i za 10 lat go zjemy. Żeby nie tracić tych punktów, cały czas trzeba pamiętać o tym, żeby zrobić cancel przejścia. O, cancel po kolei. Pamiętajcie się, żeby starać się oblegać w regionie Indii waszymi najemnikami, żeby oszczędzać manpower. Bardzo szybko w tym regionie się go traci. I teraz sobie tak wymyśliłem, że ja wezmę sobie ten kraj na wasala, bo na resztę claimów będę mógł to od razu też zaatakować. Ale tu zrąbałem. Ja zapomniałem, że to musi być bezpośrednio przylegająca prowincja. Więc musimy teraz poczekać, żeby ta nacja zrobiła mi claimy na to. No, chyba że tych zrobię wasalem. W międzyczasie się trochę tutaj ścigam z Bahmanisem o te terytoria w tym regionie. Nie chcę, żeby mnie odciął po prostu od dalszej ekspansji, dlatego atakuję, bo jak widzicie, te terytoria wszystkie mogę wziąć. I cyk, kolejna wojna. Bierzemy te prowincje dla nas. Naszym kolejnym celem będzie na pewno Gujarat, więc bierzemy go na rywala. Ja na pewno teraz muszę zaatakować Gujarat, tylko jak tu wciągnąć Bahmanis do tej wojny? Weźmy, żeby przygotował się do wojny. I w sumie może teraz się zgodzi za 10 punktów. Jest! O, humiliate. Holy War! Holy War! Nie, o to chodziło. No, nad wojskami Jampuru mamy gigantyczną przewagę i te pomoce w rolach też są przydatne. Ej, może to spowoduje, że nad Jampur szybko mi z tej wojny wyjdzie po upadku stolicy. XD! 700 golda? Bahmanis tutaj przyszedł? Nie no, dobra, nie przesadzajmy. White Peace. Lecimy zająć się głównym celem naszej wojny. I kończymy wojnę z Gujaratem. Nawet zadziwiająco łatwo poszło. 328 golda. Całe wybrzeże dla nas bierzemy, bo ono jest tutaj najcenniejsze. Chociaż w sumie teraz tak pomyślałem, że w sumie to nie golda, tylko tak. Łamiemy sojusz z Jampurem oraz bierzemy War Repsy. Dopiero za resztę, te 3%, weźmy sobie golda. Tak czy siak, teraz nas czeka bardzo długi okres przestojowy. Gdzieś, nie wiem, 10 lat, coś w ten deseń. Bo mamy dużo agresywnej ekspansji w tym regionie. Ta pierwsza wojna była niestety mocno feralna dla nas pod tym kątem, że musieliśmy tutaj dużo nabić agresywnej ekspansji bez Cassius Belli. Wszystko co możemy korujemy i za chwilę będziemy tu przenosili naszą stolicę. Standardowy etap tłumienia buntów. No i mamy to 1476, trochę późno, nie ukrywam. I możemy przenieść naszą stolicę do tego regionu. Tylko muszę wyczyścić tych rebelsów. I cyk, lecimy tutaj. Co ciekawe, nie zmieniają nam się estate'y. W ogóle ciekawe, czy to jest w ogóle możliwe, żeby nam się te estate'y zmieniły dla tego regionu. Bardzo dużo terytoriów zdobyliśmy, więc sprzedajmy naszą ziemię. Możemy już cofnąć tą autonomię, co też robię od razu, jak widzicie. Hajsa akurat nam starczy do spłaty wszystkich naszych pożyczek. Wyjebiście, ale i tak czy siak to czekają nas bunty. I czeka nas zmiana wiary w tym regionie. Będziemy musieli zatrudnić misjonarza na bank, a go nie mamy. Kurde. Robimy naszą główną. O, i już możemy 43 miesiące, to znacznie lepiej. Jeszcze sobie pozwolę tutaj przerolować tych doradców. Co prawda mamy tego małego taniego, to jego może sobie zostawię. Oby tutaj był religijny za chwilę. Autonomię na wszystkich tutaj podbitych. Co? To tutaj jest zawsze? Nie wiem. Zmniejszamy. Będą bunty, ale jestem gotowy je tłumić. O, jak miło, spłacił moje zadłużenie. Ech, i deszła następca. 562. O kurde. O kurde. Mi to się podoba. Jakiego ja mam fuksa do tych władców. Punkty teraz kumuluję, żeby wprowadzić instytucję. To jest wyjebista prowincja do wprowadzania instytucji. Macie port już dwójkowy. Był trójkowy, ale no, się zdobyło, spaliło, nieważne. Co nie ma waszej kultury, robimy tutaj zaraz naszą religię, będziemy mocno tutaj to boostowali. Tylko po tym jak ja to tą Ibadi wprowadzę, ale to za jakiś czas będzie problem, nie teraz. Mamy kloty, więc tańszy development od 10%, płaski teren, super tutaj zdewujemy za chwilę. Wyślijmy dyplomatę znowu do Bahmanisu, produkujmy tutaj tyle, ile się da tych punktów, bo to albo pieniążki, albo manpower zawsze się nam przyda. I w sumie chyba Vijayanagar trzeba byłoby zaatakować, tylko ból jest taki, że te prowincje należą do Bahmanisu i ryzykujemy wtedy, że stracimy z nimi sojusz. Chyba, że nabijemy 70 albo 80 punktów trusta. I co czytałem, żeby wziąć tą misję z governmentu trzeba mieć wszystkie prowincje w area, a mi brakuje niestety 3. Szkoda. Mielibyśmy jeszcze więcej deva w tym momencie i nie wykorzystam szczerze mówiąc tego w innym momencie. Local defensiveness. Prowincja nawrócona, 1%, żeby dostać 10%, noż co za... I cyk, 37 poziom i mamy renesans. W sumie odpalę sobie dla tych regionów poprawianie relacji o 15%. Bardziej mi na tym zależy, żeby tutaj spadła mi ta agresywna ekspansja w tym momencie. Za pieniądze od Bahmanisów wprowadzamy sobie instytucję. I w sumie to może nawet ją sprzedajmy Bahmanisowi. Aha, ma deficyt. Super sojusznik. Jeżeli idzie o naszą ekonomię, to się nad nie ma co zastanawiać. Ten region jest tak bogaty w produkcję i różnego rodzaju lepsze materiały, że trzeba od razu to budować. Okej, wprowadzamy technologię. I w sumie spokój do końca trusa z Gujaratem. Podbijemy go do końca, żeby graniczyć z Sindem i zaczniemy podbijać w tą stronę, żeby dojść do Hormuzu, żeby dostać Ibadi dla siebie. Możecie też dostać na Enebie wspaniałe gry z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Jako drugie idee, tutaj naprawdę muszę się zastanowić, co prawda religijne albo handlowe. Handlowe dadzą nam szybciej większy hajs, czyli większa armia, budowanie budynków, a religijne, no dobre Cassius Belli, którego w sumie jeszcze nie potrzebujemy, i nawracanie prowincji. O, stabilniejszy kraj. Dobra, lecimy w hajsy. Wreszcie mam wszystkich trzech doradców, też takie trochę śmieszne. O, coś mi się tu uwolni. Trudno, tych ziem i tak nie potrzebuję. Zmieńmy fokus na dyplomatyczne, bo to w sumie ich będę teraz najwięcej potrzebował. I jej skończyliśmy ideę ilościowe. Może mieć 2 razy większą armię. A wiecie, jaką wam mogę tajemnicę, wiedzę tajemną zdradzić? Czy wiecie, że każdy poziom 1 idei obniża wam koszty technologii o 2%? Zobaczcie, ID aż 14%. I 7 tych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Tajemna wiedza. A ja atakuję od razu Gujarat. Wzywamy Bahmanis do pomocy. Naszym celem będzie zdobycie o tej prowincji, a Afganistan z Malwa nie odpowie. Wyjebiście. I niszczymy słoniki. Mamy większe dzidy niż oni. W pierwszej kolejności Sind wyjmujemy z tej wojny. Zawsze mi zastanawia, co to jest. Czy to są jakieś afgańskie, nie wiem, jaskinie, czy co? No to jakieś posągi. Monumentu tu żadnego nie wstawili, ale grafikę swoją ma. Afganistan zadłużmy, w końcu taki bogaty kraj. Od Gujaratu przejmujemy następujące prowincje. No chciałbym fortecę, ale ktoś je zajął sobie. Ale na szczęście kopalnia złota pozostaje moja, więc haha, zjebiście. Nie podoba mnie się to, że nam się kolory zlewają. Siłą rzeczy musimy kogoś zacząć wybierać za naszych rywali w okolicy. Malwa mogłaby być całkiem niezłym, bo jest słaba. Co prawda ma większą armię, ale my zaraz będziemy mieli jeszcze większą. To Malwę bierzemy naszego rywala. Tylko tak zobaczmy, z kim ono ma sojusze. Okej. No to siłą rzeczy Orisa musi być naszym rywalem. Albo nie, Janpur. Bo bardzo nas nie lubi. Pierwsze rozwinięcie z ery. W zasadzie wam polecam wziąć Justific War, żeby mieć mniejszą agresywną ekspansję. Ewentualnie Transfer Subject do robienia claimów. I mamy 33% udziału w handlu. Wysłałem naszego dodatkowego kupca i jak zwykle Improve Relation, żeby nam szybciej spadła agresywna ekspansja. Świetnie, wreszcie misja na Inkwizytora. To powinno znacząco przyspieszyć nasze nawracanie tych prowincji. Tym bardziej, że muszę tutaj nawrócić prowincję naszą ze złotem. I w sumie zaczyna to coraz lepiej wyglądać. 20,5 golda zarabiamy, a jeszcze nie mamy kopalni ze złotem. 32 000 wojska możemy już wystawić. I w zasadzie to powoduje, że chyba żaden kraj w Indiach już nam nie podskoczy w tym momencie podczas solowej wojny. Tylko ten manpower, ale to jest niestety zawsze problem w Indiach. Ja pierdzielę, serio, to jest... On dopiero stał się pełnoletni i władca mi umarł. I następca jest 462. Albo to jest następca? Nie, dobrze, 462. Ja nie mogę. No nie tak od razu. No niedawno. W sumie czas najwyższy też, żeby wymienić te nasze armie najemne. W regionie Indii dobrze jest używać tak, żeby mieć przynajmniej połowę wojska, dopóki nie będziemy mieli tutaj jakiegoś sensownego manpowera w postaci armii najemnej. W tym momencie skasowałem tą tańszą armię Free Company, ona będzie dostępna za ile? O kurde, dobra, to trzeba będzie coś innego tutaj w międzyczasie zrekrutować i za 5,72, jak już tyle płacić, to może coś lepszego. Starajcie się też zatrudnić doradcę z Improve Relation, żeby jak najszybciej tą agresywną ekspansję zmniejszać. Atakujemy Sindh, tak jak mówiłem, będę się raczej kierował w stronę prowincji z religią Ibadi, żeby przyjąć tą religię dla siebie. Jako że ostatnio dawno grałem religią sunnicką, to może też nie wiecie, ale tutaj, kiedy zdobywacie legalizmu dużo procent, to zmniejsza wam się też koszt technologii. Zobaczcie, o 8,5%. To jest całkiem fajna liczba, zwłaszcza, że jeszcze możecie mieć z Dihimi dodatkowe 5-10%, co powoduje i mi przypomina, że powinienem zwiększyć jakoś tutaj wpływy Dihimi u siebie również. Oj, nie, to już mam. Łatwe to nie będzie, bo nie chcę tego, bo chcę nawracać prowincję. Gdybym szedł w humanizm, jak najbardziej bym chciał jednak mieć... No, to będę musiał się z tym jakoś pogodzić, że nie mam tych tańszej technologii. No i najlepiej jest to stosować tak, że kiedy macie legalizm, wprowadzać technologię na tych procentach i dopiero wtedy zmniejszać sobie tą korupcję i wcześniej brać pieniądze. Żeby nie przedłużać, od Malwy pieniądze, war repsy oraz humiliata, żeby przekroczyć te 50 punktów i dostać znowu po plus 1 punkt Power Projection. W sumie z tym nawracaniem to ja troszeczkę błąd jednak popełniłem, bo po pierwsze nie chcemy nawracać prowincji na razie Hindów w momencie, kiedy chcemy się zmienić na Ibadi, bo Hindu się o wiele łatwiej nawraca niż Shia. Więc nie róbcie tego w prowincjach, których nie musicie. Trudno. Od Sind bierzemy koniecznie stolicę oraz centrum handlowe, żeby jeszcze zwiększyć bardziej nasz wpływ. W sumie stąd to już mogę centralizować na spokojnie to wszystko. Ach, kolejna święta wojna. Zbudujmy w tym regionie z 4 ciężkie okręty, będą nam potrzebne w najbliższym czasie. I resztę dopełnimy barkami handlowymi, no bo one też będą się całkiem nieźle tutaj spisywały. Chociaż może galery? Nie, dobra, barki handlowe przydadzą nam się. I może, żeby już nie przedłużać, zaatakujemy Baluchistan. Niestety wpląta nas to w konflikt w Delhi. Delhi zazwyczaj też łatwo jest wyrzucić z wojny, wystarczy najczęściej zająć im stolicę, więc też do tego będziemy zdążali w pierwszej kolejności. Akurat Delhi ma fajnie, bo ma dwie prowincje wysokodewowe, jedną z fortem, drugą to stolicę i zdobycie tych dwóch zazwyczaj zawsze powoduje, że ten kraj wychodzi z wojny i jeszcze płaci spory reparat. Pojawił się kolonializm, trzeba będzie go zaraz wprowadzać. Tak jak mówiłem, też tak zrobiłem, bierzemy wojenne reparacje, a nie, ich nie biorę, tylko pieniądze, no to bierzemy tylko pieniądze. No i skończyłem idee handlowe, to powoduje, że możemy odpalić Good Produce Modifier plus 20%. Jest to niesamowicie mocna polityka, piękne zwycięstwo naszej floty. Zdobywamy następujące prowincje, dwa forty górskie i tak wiem, że Zabam dostaje dość sporo agresji. Planujemy wojnę z Tymurem za chwilę, więc ten fort po prostu nam się należy, że tak powiem. Cholera, kolejny czerwony kraj, z którym graniczę. Region Hormuzu uczyńmy naszym trade company. Śmieszne jest to, że dostałem właśnie klejmy na wszystkie prowincje, które potrzebuję. No prawie wszystkie. Bo chcę przejąć cały ten region dla nas. Ten fars trochę za duży jest. I tak widzę, że klejmy nie działają przez wodę. Chyba. Nie, nie działają. Kopalnia złota zdewałowana. Lećmy na kolejną wojnę. No, żeby mieć tutaj ten jask jak najszybciej. Szkoda, że mi Bahmanis nic nie chce pomagać. Oh my god, to będzie upierdliwe wyciąganie sojuszników. Miażdżymy wojska Tymura, zobaczcie to. 4-1 morale, 2-9, to jest po prostu masakra. I zaraz się jeszcze w nas sojusznicy wbiją. 4-1, 3-8. No to tutaj Korostan już trochę lepszą robotę robi. Cholera, przez te głupie kolorki cały czas myślę, że już zdjąłem tą czarną flagę, a jednak nie. Mam lekki problem z buntami. Humanistyczne jednak chyba byłyby lepsze. Dobra, troszeczkę inny peace deal niż myślałem. Biorę Korostan na mojego wasala, to jest zbyt opłacalny wasal w tym regionie, żeby go nie zdobyć. Zobaczcie, to jest Reconquest Cassius Belli na bardzo dużą liczbę prowincji w tym momencie, więc jak najbardziej warto go mieć. I pozostałe prowincje to biorę tylko tak, żeby móc zaatakować bez większego problemu Hormuz i jak i pieniądze. A teraz z kim to ja mam wojnę? Ajam, Szamar, oh my god. A w sumie wykorzystam sobie to. I w tej prowincji, tuż obok naszej stolicy, będziemy wprowadzali teraz instytucję, kurka. Ja tu jeszcze prosperity nie mam, to jest straszne. Dzięki temu staliśmy się królestwem. W sumie, jakie mam monumenty w tej okolicy? O tak, patrzę, że mam dużo pieniędzy. O kurde, jakie to mocne. Ej, ja robię darmik USA, jak... Oh my god. Ale ogólnie to my musimy lecieć w kierunku Mekki, zdobyć ten monument i następnie te bliżej Mameluka również byłyby nam bardzo przydatne, zwłaszcza te na siłę misjonarzy. Ej, to będzie naprawdę niezły kraj do zrobienia sobie One Fate'a Ibadi. I cyk, zdobywamy prowincję od Hormuzu, które potrzebowaliśmy, bo jest tutaj religia Ibadi. I tak realnie to jest kwestia kolejnych 15 chyba lat, żeby ją u nas wprowadzić poprzez bunty. No i całkiem ładnie to wygląda, taki już rozprzestrzeniony ten Rassid. Teraz zostaje nam dalej tutaj wbijać się w Indie centralne.